Mafie służby losze, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym materiale na kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z panem senatorem Burym o zajściu w TVP u pana Kłeczka. Starzy widzowie pamiętają na pewno moje zdanie na temat tego człowieka, bo ciężko nazwać go redaktorem. Jest to zwykły chami prostak. Najpierw zajście z programu, a jeżeli widzieliście, jak pan Bury rozgniótł ogórka, to możecie przewinąć do 6 minuty materiału i tam jest już rozmowa. Polecam posłuchać, bo sam nie wiedziałem, że pan senator ma tak wolnorynkowe poglądy. Ale tak to wygląda. Panie senatorze, pytanie dlaczego? Czy nie widzi pan, że kiedy opozycja mówi, że to źle, że paliwo jest na tym samym poziomie, co w tamtym roku, a powinno być teoretycznie droższe, to wy dokonujecie politycznego samobójstwa? Panie redaktorze, logiki to brak w tym twierdzeniu, które tutaj padło. Którym? To, co pan tak pięknie przeczytał z promptera, co panu napisano. Niestety, nie napisano, panie. Jest, jeżeli już coś przeczytałem, to sam jest, sobie to napisałem. A to dobrze. A zresztą ja jednak cieszę się, że potrafi pan, że tak powiem, i pisać, i czytać. Cieszę się bardzo. Mogę teraz. No, a pan nie potrafi dalej, zrozumieć prostych mechanizmów rynkowych. No i skoro pan się wypiera, no ale senatorze, no, panie senatorze, nie oszukujmy widzów. Tak jest, jest tu scenariusz. Na przykład, czy mogę się wypowiedzieć? Panie senatorze, ja przyniosłem dzisiaj kartkę, żeby pokazać. Ja bym chciał, żeby pan się nauczył czytać i przeczytał dokładnie Polakom, ile kosztuje benzyna tutaj, tutaj jest grafika, która pokazuje, jak wyglądały ceny paliwa hurtowe w Polsce i w Europie w grudniu. Proszę państwa, byliśmy naprawdę liderem. Mieliśmy najwyższe ceny hurtowe paliw w Europie. I benzyny, i oleju napędowego. I to jest, niestety, szanowni państwo, klasyczna manipulacja dla tych, którzy być może nie znają praw rynku i nie wiedzą, że paliwo kontraktuje się z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Teraz to jest manipulacja, panie senatorze, bo doskonale pan wie, że paliwo, które było w grudniu sprzedawane na stacjach benzynowych, było kupowane kilka miesięcy wcześniej. Cena za baryłkę była wielokrotnie droższa niż cena baryłki pod koniec tamtego roku. I doskonale pan o tym wie, dlatego to, co pan pokazuje, to jest manipulacja. To są fakty, wie pan. Ja rozumiem, że pan dobrze zarabia, dobrze w telewizji publicznej płacą i pana stać pan na tankowanie. Pan zarabia, bo pan jest przedsiębiorcą, ale który sprzedaje rosyjskie ogórki, jeżeli pan dobrze pamiętam. Wszyscy Polacy płacili około złotówki więcej niż powinni płacić. Orlen, to jest problem. Orlen nie jest spółką Skarbu Państwa w sensie całej organizacji. Orlen... właściwie Skarb Państwa miał około 30% udziału w Orlenie. I Orlen, który owszem, jest częściowo zarządzany, czy tam cały zarządzany przez Skarb Państwa, przez ministerstwo, ma 30% ministerstwo, 70% mają inne firmy, prywatne firmy, wielkie korporacje ubezpieczeniowe. On zarabia krocie na Polakach. Płacimy złotówkę więcej niż powinniśmy i wy jesteście szczęśliwi. Kryjecie to, że ktoś okrada Polaków. To jest problem. To jest problem. Panie senatorze, niech pan nam nie zarzuca, że my kryjemy kogoś, kto oszukuje Polaków, bo to jest kłamstwo i to jest oszczerstwo, to po pierwsze. Proszę mnie podać do sądu. Podjeżdża pan na stację benzynową. Jak już sam pan wspomniał, potrafi pan czytać, bardzo się cieszę, że pan potrafi, ale pan nie potrafi czytać ze zrozumieniem. A to jest klucz. Nie żeby czytać, tylko żeby czytać ze zrozumieniem. Czy rozumie pan, że dzisiaj ceny powinny być droższe o kilkanaście punktów procentowych, a nie są? I pan z tego czyni zarzut? Ponieważ te ceny były podniesione wcześniej. Czy pan rozumie, że benzynę, ropę naftową kupuje się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, kontraktuje się te paliwo, a to paliwo kilka miesięcy temu było o wiele droższe niż dzisiaj? I te ceny z grudnia są odpowiednie. Cen, za które kupowano baryłkę ropy kilka miesięcy wcześniej. Pan doskonale to wie. Ale proszę pan popatrzeć tworzy na zarzut, marżę pan czyni Orlenu. Zarzut, że paliwo nie jest drogie. Czyli chciałby pan, żeby Polacy tankowali nie. po 10 zł i kupowali chleb po 30 zł, czego oczekiwał Donald Tusk? To jest pana marzenie, panie senatorze. Może pana na to stać, bo pan handluje rosyjskimi ogórkami, za co pan przepraszał. Może pana na to stać, nie ale Polaków na to nie stać. Nie popełniłem, ale widzę, że pan świetnie zarabia, dostaje pan dotacje ze Skarbu Państwa, ja tu mam coś dla pana. Panie senatorze, jest pan proszę być swego poważny, rodzaju mędą, proszę bardzo, to jest dla pana. O matko, o ludzie. Panie senatorze, pan, dziękuję. Się, pan się chyba źle czuje. Dziękuję, ale zachowujecie się państwo proszę, niepoważnie. Proszę sobie zabrać swojego ogórka. Ale proszę mnie nie rzucać. Proszę sobie zabrać swojego ogórka. Zachowuje się pan niepoważnie, jest pan po prostu zwykłym funkcjonariuszem. Tak, tak. Nie chcę pana obrażać tutaj, bo szkoda. Widzę, panie pośle, że osiągnął pan poziom dna. Wychodzę, osiągnął pan proszę poziom państwa. Dna i ten
ten. Dlatego, że merytoryka tutaj nie istnieje, a to jest, proszę państwa, pomaga okradać zaplanowana Polaków. Akcja przedstawiciela Polski 2050. Ja rozumiem, że pan podekscytował się zbliżającymi wyborami. Przygotował pan sobie jakąś inscenizację i tylko wyczekiwał pan momentu, panie senatorze, kiedy ta szopka medialna powinna być przez pana tutaj odstawiona. A to jest, proszę państwa, rosyjski ogórek, którym to pan senator Bury handluje, bo jak wiemy, takie rosyjskie ogórki sprowadzał. O czym rozmawialiśmy w programie Strefa Starcia i sam pan przyznał, nawet mówił pan, ile tysięcy złotych pan na tych rosyjskich ogórkach zarobił, chociaż później podobno te środki pan gdzieś dalej przekazał na cele charytatywne pod presją medialną, jak się tylko mogę spodziewać. No nic, jeżeli takich państwo sobie wybieracie przedstawicieli do parlamentu, w tym wypadku do Senatu, to mogę tylko rozłożyć rękę i powiedzieć ogórek, bo powiedzieć pomidor mi po prostu nie wypada. A teraz przekażę głos panu posłowi Markowi Suskiemu. Dlaczego pan... Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Co w polityce piszczy i moim dzisiejszym gościem jest wyjątkowo, bo pierwszy raz w naszym programie, senator pan Jacek Bury. Dobry wieczór, witam pana redaktora, witam państwa. Co się zadziało dzisiaj w studio TVP, że został tam rozgnieciony ogórek i tak głośno o panu w mediach? Cóż, no TVP ma to do siebie, że przygotowuje programy, scenariusze po to, żeby osiągnąć konkretne rezultaty. Zostałem dzisiaj też zaproszony po raz kolejny do programu Woronicza 17. W tematach, które podali, że będą, był między innymi Orlen i kwestia cen paliw, jakie ostatnio mieliśmy i mamy obecnie. Wiedziałem, że według mnie ten temat będzie dosyć istotny, ponieważ uważam, mam na to dowody, że Orlen zawyżał ceny przez ostatnie miesiące tamtego roku po to tylko, żeby teraz, kiedy wprowadzono wyższy VAT, nie podnosić cen na stacjach, żeby nie było dużego hejtu. Więc oni zrobili sprytny numer, okradli nas przez parę miesięcy poprzedniego roku. Teraz mówią, no patrzcie, jak dobrze przestaliśmy was okradać. Tylko że sprzedają to w innej narracji. To jest nie do obronienia. To, co oni stosują, tą retorykę ich, że Orlen dbał o stabilność cen, o to, żeby na przykład Niemcy czy Czesi nie wykupywali polskiego paliwa, jak gdyby było za tanie, dlatego trzymali te wyższe ceny. No to jest po prostu kpina z inteligencji Polaków i okradanie nas tak naprawdę. To czy ta sprawa się nie nadaje do UOKiK, do Urzędu Ochrony? Jak najbardziej. Urząd Ochrony Konkurencji się tym ma zająć. Już prezes tego urzędu powiedział, że wszczynają kontrolę. A czy wasza partia wysłała pismo? Do UOKiK-u nie, ale do prokuratury żeśmy złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia szkody przez Obajtka na wielką skalę, dlatego że w ogóle cała sprzedaż też Lotosu jest jednym wielkim przekrętem. Tu mógłbym podać dane. Wiemy, że na przykład Lotos za pierwsze półrocze 2022 zarobił ponad 5 miliardów złotych. A 30% Lotosu zostało do Aramco sprzedane za 1,125 mld. No dobrze, pan jest euroentuzjastą, można tak powiedzieć, tak? Nie, ja jestem eurorealistą. Uważam, że powinniśmy być w Europie, ale mocno walczyć w tej Europie o nasze interesy. Bo Europa jest dobrym przedsięwzięciem, najlepszym, co w tej chwili w naszej okolicy występuje. Bo z Białorusią i Rosją to nam kompletnie nie po drodze. Ale musimy z kimś być w świecie, który się po prostu jednoczy, który popiera jakby większe organizacje. Dlatego i NATO, i Unia Europejska są nam bardzo potrzebne, ale musimy walczyć o nasze interesy. Bo tylko to jest właśnie Komisja Europejska jakby zmusiła Orlen do sprzedaży części dla Saudi Aramco, żeby nie było monopolu, a ten monopol i tak będzie. To jest znowu pokrętne tłumaczenie, tylko pytanie jest takie. Dlaczego PiS chce znieść konkurencję między Lotosem a Orlenem? Konkurencja jest czymś dobrym na rynku i tak powinno być, a oni chcą stworzyć jeszcze większy monopol i mówią, no chcemy stworzyć monopol i Unia Europejska nam nie pozwala, kazali część sprzedać. No biedni, nieszczęśliwi, przecież mogli nie sprzedawać, znaczy nie wchłaniać Lotosu do Orlenu i wtedy by nie było tego problemu, nie trzeba było sprzedawać za grosze tak naprawdę Lotosu i rafinerii gdańskiej Saudyjczykom.
którzy robią interesy z Rosją. De facto to bardzo mocne interesy z Rosją robią. Także tutaj jest straszny przekręt i teraz bronią pozycji Orlenu, który, jak wiemy, mamy teraz namacalne dowody, po prostu okradał nas przez ostatnie miesiące. Kończąc ten wątek, poszedłem do TVP, wiedząc, że jak zabraknie im argumentów, to pan Kłeczek, który jest nie dziennikarzem, ale de facto to jest coś w rodzaju funkcjonariusza. No ale on jest chyba najgorszym właśnie tym redaktorem, bo na przykład pan Klarenbach jest taki kąśliwy, ale tak jest ale jeszcze trzyma standardy, a Kłeczek nie trzyma żadnych standardów. To prawda. To, co mu napiszą na prompterze, to czyta. Był tam prompter? Był tam prompter? To znaczy ten prompter taki przy kamerze. Tak, tak, on bardzo często korzysta z tego. Plus nasłuch, który ma w uchu i też często słychać, znaczy widać, że się zastanawia, czy słucha, co mu podpowiadają. Czyli program jest reżyserowany. Panie redaktorze, chce pan ciekawostkę o programach TV PiS? Oczywiście. To powiem tak, nie wymienię nazwiska, ale minister PiS-u, którego znam osobiście, kiedyś w prywatnej rozmowie, jak mu powiedziałem, a wybieram się jeszcze do strefy starcia wieczorem, on mówi, o Boże, ja nie lubię tam chodzić. Ja mówię, ty, chwila, to jest przecież wasza telewizja. No ja wiem, że nasza, ale my tam nie możemy powiedzieć tego, co chcemy. Oni przygotowują to, co my mamy powiedzieć, także ja nie chodzę, nie chcę chodzić. Nie. Minister PiS-u. No, no ale co by nie mówić, programy telewizji polskiej są w bardzo wysokiej jakościowej, tylko niestety to, co jest tam mówione, no jest poniżej wszelkich granic. Dokładnie tak. Ja wiedziałem, że Kłeczek zaatakuje mnie ad personam, że pewnie wyciągnie kwestię związaną z ogórkami. No właśnie, bo to mnie zastanawiało, czy to nie jest przygotowane, no bo skąd polityk idący do studia programu ma w kieszeni ogórka? No to powiedzmy tak, pan Kłeczek wcześniej zadzwonił do mnie i poprosił, żebym wziął ogórka ze sobą, bo sprowokuje mnie, tak? No nie, no ale... Na poważnie to wiedziałem doskonale, jak się zachowa. PiS i ich szczujnia jest w 100% przewidywalna. Jak 1 stycznia pojawiły się te ceny, czyli nie zmieniły się ceny na paliwo na stacjach, pomimo wzrostu VAT-u, znajomi mówią, wow, to jak oni się z tego wytłumaczą? Ja mówię, jak się wytłumaczą? Normalnie się wytłumaczą, że popatrzcie, jak dobrze zrobiliśmy. Są niskie ceny i powinniście być zadowoleni. Obroniliśmy was przed wysokimi cenami. Oni są przewidywalni. I tak samo przewidziałem, że Kłeczek będzie mnie atakował właśnie kwestią związaną z importem ogórków, która już była omawiana, wyjaśniana. I to jest po prostu zmienianie tematu. Zamiast pozwolić porozmawiać o problemie związanym z cenami paliw Orlenu, on zmienia narrację i uderza w człowieka, żeby go wybić z uderzenia. To jest TV PiS, dlatego wziąłem ogórka ze sobą. Ale właśnie czy to nie działa na pana niekorzyść? No bo na przykład wiemy, jak wyglądają programy telewizji polskiej, że te publicystyczne, no ale czy to nie jest właśnie okazja, żeby dotrzeć do jakiegoś innego wyborcy, a pan, rezygnując z udziału w programie, traci tą możliwość? Ile można, to staram się tłumaczyć i zachowywać spokój. Wydaje mi się, że w wielu programach mi się to udawało. Szczególnie jeżeli są tam dziennikarze, a nie właśnie funkcjonariusze jak pan Kłeczek. Natomiast jeżeli ktoś mi pluje w twarz, to nie jestem człowiekiem, który nadstawi drugi policzek. I nie mam zamiaru tolerować chamstwa w wykonaniu nawet TV PiS. Ale rozgniecenie ogórka, no to trochę, żeby jeszcze pan położył ten ogórek, a to tak brzydka plama tam się zrobiła, widziałem chyba jeszcze na pana marynarkę, tam coś odprysło. Nie szkoda róż, gdy płonie las. Trzeba ludziom pokazać, że tego typu chamstwo powinno się spotkać. To na pewno się panu udało, tylko że telewizja polska to odwróciła w drugą stronę, że to pan jest tym chamem. A czego pan się spodziewa po nich? No. Cały czas to robili i będą to robić i ja nie oczekuję od nich, właściwie chciałbym oczekiwać, bo robią to za nasze pieniądze. Ja, ludzie, którzy ze mną współpracują w mojej firmie, zapłaciliśmy w poprzednim roku ponad 10 milionów podatków i różnych danin dla państwa. TVP utrzymuje się z moich podatków. Idę tłumacząc Polakom, jak powinno wyglądać życie w Polsce i dlaczego nie jest dobrze, że Orlen nas oszukiwał i tak naprawdę ograbił Polaków, bo zawyżył ceny paliwa o ponad złotówkę. I ja
podatnik, za moje pieniądze jestem opluwany i szantażowany poniekąd. Mogę się panu pochwalić, że ja na początku grudnia przewidziałem to, co się stanie na Orlenie, bo zrobiłem wykres i ten wykres od tam chyba 10 lat się pokrywał. Ceny baryłki i ceny na stacjach paliw, że tam jakieś te linie na siebie nachodziły, ale tam od kilku miesięcy cena baryłki spadła, a cena cały czas się utrzymywała. I ja w programie właśnie jakby zapowiedzi, że od stycznia wróci VAT, paliwo będzie po 8-9 zł, powiedziałem, że Prawo i Sprawiedliwość nie pozwoli sobie na to, że paliwo w roku wyborczym by tyle kosztowało i po prostu paliwo będzie tyle samo kosztowało. Orlen miał w tym czasie rekordowe zyski, a teraz po prostu będzie miał normalne zyski, będzie mógł dalej funkcjonować. Dokładnie tak samo. Ale politycy tego nie zauważyli. Nie mówili o tym w grudniu. Nie, ja mówiłem o tym, nawet posty na Facebooku wstawiałem, pokazując zawyżanie marży Orlenu, bo owszem, Orlen w swojej propagandzie i współpracując z PiS-em bardzo ładnie mówili, że te marże detaliczne są bardzo niskie. No jest to prawda, tylko że prawda połowiczna, bo Orlen zarabia nie tylko na marżach detalicznych, którymi musi się dzielić tak naprawdę z tymi, którzy są na przykład franczyzobiorcami Orlenu też, ale zarabia na marżach hurtowych i idąc do tyłu zarabia na marży producenta. I tam po prostu były potężne marże, o których Orlen i TVP nie mówi. Natomiast faktycznie te marże detaliczne nie były duże, bo Orlen zawyżał ceny hurtowe. I robił to od dłuższego czasu. Żeby ukryć zyski, jeszcze panu powiem, bo mam kontakt z ludźmi, którzy pracują w Orlenie, stosowali od początku roku sztuczki księgowe. Na przykład tworzono zapasy, rezerwy na różne inwestycje, które teoretycznie mogłyby gdzieś nie wypalić. Chodzi o to, żeby nie pokazywać, jak dużo Orlen ściągnął pieniędzy z polskiego rynku od polskich obywateli. Oficjalne statystyki są wysokie. Jak pan mówi, że jeszcze gdzieś są pieniądze poukrywane, to tak, na jakiej wielkości są te zyski? Podejrzewam, że wystarczające, aby się tym zainteresować, bo jest to przekręt. Co mnie jeszcze martwi, wie pan? Ja mówię, już gotów jestem, czy mniejszym złem jest to, że teraz będziemy trochę większy VAT płacić, a marża Orlenu będzie mniejsza. Niech ludzie się dowiedzą, niech podatnicy wiedzą, że Orlen był, teraz trochę więcej, ale był w 30% własnością Skarbu Państwa. Owszem, akcje uprzywilejowane i zarządza tym de facto ministerstwo. A Lotosu chyba więcej mieliśmy udziałów. Lotosu więcej mieliśmy, dlatego teraz będzie suma summarum więcej. Ale te 70% jeszcze do czasu fuzji w Orlenie to były wielkie korporacje ubezpieczeniowe, które mają akcje Orlenu. Głównie wielkie korporacje. I co one dostaną? Teraz dostaną dywidendę. Z tych 20 kilku miliardów dywidenda pójdzie do prywatnych firm, nie do polskiego podatnika. Tak nas robią. Okej. To zapytam o te nieszczęsne ogórki. O co z tym chodzi? Pan mówił, że tam powiązania, że Saudi Aramco ma powiązania z Rosją, na to tak. Pana się mówi. Mnie się wie pan czepiają, dlatego że moja firma od 30 lat handluje owocami i warzywami. Sprowadzamy, importujemy i eksportujemy bardzo dużo towaru. W tamtym roku wyeksportowałem chyba około 200 tirów polskiego towaru, polskich jabłek, polskiej kapusty. I innych. Gdzie to idzie? Do jakich krajów? To różnie. Idzie na Hiszpanię, na Ukrainę sprzedajemy. Natomiast z Rosją nigdy nie handlowaliśmy i nie handlujemy z Rosją. Natomiast handlowaliśmy z Białorusią. Białoruś czasami od nas kupowała, a czasami my z Białorusi jakieś towary. Białoruś jabłka chyba chętnie kupowała od Polaków. Tak. Również i później sprzedawali to na Rosję. Ale ja akurat na Białoruś jabłek nie wysyłałem, bo polscy sadownicy są na tyle sprytni, że potrafią sami sobie poradzić. No właśnie, a co z tymi cenami? Bo znam sadowników i tylko nie wiem, czy to w tym roku, czy w tamtym, tych jabłek nie opłaca się zbierać. No bardzo niskie były ceny w tym roku. W hurcie, a w sklepach mamy wysokie ceny. No to nie są polskie jabłka w większości w sklepach. Oj nie, tu jest pan w błędzie. W większości są to polskie jabłka. Rzadko w tej chwili, o tej porze roku nie ma polskich jabłek. Może odmiany typu Granny Smith, to tak zwane zielone jabłuszko, które w Polsce nie jest uprawiane.
to będzie w tej chwili z importu, a resztę jest chyba tak? Wszystko polskie. Tak, tak. My mamy bardzo dobrą produkcję tą owocowo-warzywną. Jesteśmy liderem, także to trzeba uchylić. Ale jednak pan Kołodziejczak chodzi po sklepach i pokazuje, jak wiele produktów nie jest polskich i jest jeszcze źle oznaczonych. Kołodziejczyk pan, chyba. Kołodziejczak chyba. Wie pan, dla mnie to jest żenujące, kiedy pan Kołodziejczak robi na przykład show w styczniu i pokazuje młode ziemniaki gdzieś tam z Egiptu czy z innych krajów i robi awanturę, dlaczego nie są sprzedawane polskie ziemniaki, tylko się importuje ziemniaki z innych krajów. No jest to żenujące, dlatego że o tej porze roku nie ma polskich ziemniaków, młodych polskich ziemniaków i klient jak chce sobie kupić młody, no to musi kupić importowany, tak? To samo jest z truskawkami w styczniu czy w lutym. Nie ma polskich truskawek, więc można robić show i pokazywać, że są jakieś towary importowane. W momencie, kiedy polska produkcja rusza jakieś rzeczy, zazwyczaj wypiera towary zagraniczne. Po prostu nie opłaca się transportować, przywozić. My mamy bardzo dobrą produkcję. To samo jest z ziemniakiem. Kiedy się pojawia polski młody ziemniak, przestaje się sprzedawać ten importowany ziemniak, no bo wszyscy wolą polski i słusznie, tak? Ale jak go nie ma, ktoś chce skorzystać z tego, no to nie brońmy ludziom jeść młodych ziemniaków w styczniu, jeżeli ktoś ma na to ochotę i pieniądze. Tylko takie dlatego, mamy plusy to... naszych czasów. Wolności. Takie mamy plusy wolności, tak? Że możemy jeść truskawki w styczniu. Czemu nie? No to jak pan jest eurorealistą, no to jak pan się zapatruje na ograniczenia Unii Europejskiej? No bo jak mamy wolność, a Unia Europejska nam będzie blokowała rejestrację nowych samochodów spalinowych po 35 roku. No to jest ograniczenie wolności. Jest to ograniczenie jakieś, ale my jesteśmy też członkiem Unii. Nasz kraj powinien dążyć do tego, żeby być w czołówce krajów narzucających jakby narrację i politykę Unii. Mieliśmy taką szansę po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Mogliśmy zająć ich miejsce, mogliśmy być obok Francji i Niemiec trzecim najważniejszym graczem w Unii Europejskiej. Te możliwości zostały... A którym aktualnie jesteśmy, jak nawet nam pieniędzy z KPO nie chcą dać? Widzi pan, no niestety to jest przerażające, bo już abstrahując od kwoty, że to może nie jest nie wiadomo jak wielka kwota, którą możemy pozyskać, to te pieniądze są swego rodzaju takim papierkiem lakmusowym wiarygodności Polski. I ja tu taki przykład ukułem, niech pan sobie wyobrazi, że przychodzi do pana sąsiad, o którym pan wie, że starał się o kredyt w banku i bank mu odmówił. Nie chciał mu dać tych 5000, które sobie wymyślił, że chce pożyczyć. I mówi do pana, ej, kolego, pożycz mi, sąsiedzie, pożycz mi te 5000. Jeżeli bank mu nie chciał pożyczyć, to znaczy, że trzeba zapalić czerwone światełko i się zastanowić, czy warto, czy ten człowiek jest wiarygodny. Polska jest w takiej sytuacji. Niestety my nie dostajemy pieniędzy i cały świat patrzy na nas i mówi, ej, chwila, coś jest z nimi nie tak, nie lepiej im nie pożyczać. W grudniu nie poszły obligacje, które Bank Gospodarstwa Krajowego chciał uplasować na rynku. Rentowność była na poziomie 8%. I nie było chętnych na zakup tych obligacji. Będziemy mieli problem z finansowaniem, jeżeli nie będziemy wiarygodni. A KPO jest właśnie tym papierkiem, który nas uwiarygadnia, bądź nie. Tylko jednak tam chyba chodzi o inne aspekty. Tam chodzi o praworządność i inne kamienie milowe. Pan, to już... Tylko właśnie pan siebie nazwał eurorealistą. Też bym siebie nazwał eurorealistą, tylko takim trochę chyba bardziej realistycznym. Czy Polski dla Polski nie byłoby bardziej na rękę samemu wziąć tego kredytu?